A oto ostatni, 16 odcinek Zagrajmy w Diablo 1 Wojownikiem. Jesteśmy na poziomie 15 i dzisiaj schodzimy tutaj do Diablo, tak? Czyli schodzimy na poziom 16. To była pierwsza zagadka, tak? Ile jest takich poziomów w Diablo właśnie? No to tutaj widać, jesteśmy na ostatnim poziomie, 16. Jest 16 takich głównych poziomów, nie licząc tych pobocznych. No i no tutaj nie musimy sprawdzać, jakich wrogów nam wylosowało, bo zawsze są tacy sami, tak? O, cyk. A tam stoi może Sergorash, tak? Od czego sobie zaczniemy? Oto jest pytanie. Myślę, że... Jak my to porobimy? A zróbmy sobie od dołu. Tam niby są takie zamknięte obszary, ale sobie to uporządkujemy fajnie, tak? Oto i Blood Knight. Już mieliśmy takich dużo wcześniej, co? Nawet bardzo wcześniej ich mieliśmy. Dzięki temu trochę więcej expa za nich dostawaliśmy. Najpierw sobie pójdziemy tutaj. Muszę jakąś zagadkę wymyślić na ten odcinek. Ostatnia zagadka. Ostatnia zagadka. Myślicie, że powinna być jakaś arcytrudna? Czy nie do końca trudna? Może łatwa? Tak, żeby sobie dużo osób na koniec jakiś punkcik zdobyło. Jeszcze. Może coś, żeby można było też polosować. Nowa. Zagadka z nową. W jakim slocie jest? No to ciężkie by było, co? Sam nie pamiętam. Nowa chyba na samej górze. Znaczy, pomijając to, że nowy się nie można nauczyć na pamięć, nie? Z książek tutaj. W oficjalnej wersji Diablo 1. Ale tu jest chyba na nią miejsce, tak mi się wydaje. To jest trzeci poziom zaklęć chyba na samej górze. Ale to nie jestem nawet pewien teraz na 100%. Dobra, w każdym razie... Adwokejci. 7 już mamy zabitych, bo tam byli u Lazarusa, nie? Nie będzie z nimi tak łatwo. Resy mamy. To jest bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza dla wojownika, który jednak musi za nimi tutaj biegać. No dobrze idzie, Faster Attack swoje robi. Hełm poleciał. Ja myślę, że łatwo pójdzie ten poziom. Pytanie, jak nam pójdzie z samym Diablo, nie? Pewnie też dobrze. Lepsza skuteczność ataku by się na tego Diablo przydała, podejrzewam, ale... jakoś tam go posiekamy, co? Zdrowia mamy dużo. W razie czego jeszcze możemy założyć ten pierścionek, który trzymam tam w Tristram sobie na glebie. To tak jak mówiłem, na Diablo to nieważny pancerz, nieważne odporności. Ważne punkty życia, jeżeli chodzi o defensywę. A ofensywę wojownikiem, no to... obrażenia, celność... Dobra, zagadka. Prosta zagadka. Prosta, w której nawet można strzelać. Mimo, że ostatnia, ale będzie prosta. Ile na tym poziomie jest dźwigni? Tych liverów do przesuwania, do otwierania, tam wiecie. Możecie strzelać, możecie wiedzieć, przypomnieć sobie. Ile jest w sumie dźwigni? Chociaż mam jeszcze pomysł na jedną zagadkę. Dobra, będzie można na koniec zdobyć dwa punkty. Jedna zagadka ta prosta z dźwigniami, czyli tak naprawdę będzie 17 zagadek, a nie 16. Czyli ta z dźwigniami, taka prosta... No ta druga też nie będzie jakaś bardzo trudna, ale na pewno trudniejsza od tej. Bo właśnie ją wymyśliłem. Zaraz wam powiem. Jesteśmy nawet we właściwym miejscu, bo tutaj siedzi Diablo, nie? Tutaj. Na razie nie mamy do niego dostępu. Tam jest, zobaczcie, taki pentagram. Za bardzo go nie widać, zwłaszcza, że mamy zmniejszony promień światła. No teraz troszeczkę dodałem więcej światła, trochę lepiej to widać. I zagadka jest następująca. Z
Zagadka brzmi, jaką zagadkę chcę zadać, nie? Nie, no już mówię zagadkę, Great Helm. Ciekawe, czy 15 wylosowało Maxa. O, tego pancerza 13 wylosowało. To pechowo. Zagadka. Łącznie z Diablo, który tam siedzi, jakie tam siedzą rodzaje istot? Chodzi o taką klasę jakby istot, no nie? Tak jak tutaj na zewnątrz na przykład chodzą ci Blood Knightsi, ci adwokejci są, no nie? To ile tam jest różnych rodzajów istot? Nie ogólna liczba i ile tam ich siedzi, no nie? No bo to wie. Chociaż pewnie są tacy, którzy wiedzą. Ale łącznie z Diablo ile rodzajów istot? Czyli tak, jakbyście mieli jeszcze to tak uściśle, jak mielibyście zliczyć, ile rodzajów podpisów jest takich różnych. Najeżdżamy na istotę, widzimy napis, na przykład Diablo, czy tam Pan Grozy, czy jak on jest tutaj określany. To jest pierwszy rodzaj jakby przeciwnika. Najeżdżamy na drugiego, drugi rodzaj jest, no nie? Ile tych różnych rodzajów jest wrogów? Też można strzelać, nie? Ładny pancerz mamy, co? Coś tam się przebijają czasami, ale to są Blood Knightsi. Najgroźniejsi przeciwnicy do walki tak w zwarciu, no pomijając Diablo, ale chodzi o takie fizyczne obrażenia. A mimo to sobie świetnie z nimi tutaj radzimy. Z taką klasą pancerza. No bo przypominam, że w poprzednim odcinku pochodziliśmy po tych kapliczkach wzmacniających nasz sprzęt. Podnieśliśmy pancerze wszystkie o 4 w sumie. Znaczy o więcej, bo jeszcze te procenty działają, ale chodzi o bazowe pancerze. Także jest fajnie. No i zwiększyliśmy obrażenia miecza. Miał 3,8 na starcie, teraz ma 3,10. No i podaję od razu odpowiedź, no nie, żeby tego nie przedłużać. 4 rodzaje istot tam siedzą, nie? Diablo, pierwszy. Advocate, to jest drugi rodzaj. Blood Knighti, trzeci rodzaj. I jeden, jedyny Black Knight. Taki przyboczny Diablo jakiś taki, nie? Jest tylko jeden Black Knight tutaj na tym poziomie. On zawsze występuje przy Diablo. Czyli 4 różne rodzaje istot tam siedzą. Mógłbym wam go pokazać, ale to musielibyśmy ich tam wyciągać wszystkich. No. Jeden Black Knight. Jako jeden z rodzajów tych rycerzy, no bo też są 4 rodzaje tych rycerzy ogólnie. Pewnie sobie nie przypomnę wszystkich. Ci Blood Knightsi, którzy tutaj chodzą. Ten Black Knight, Steel Lord na pewno był trzeci jeszcze. I teraz weź sobie tego czwartego przypomnij. Jakiś tam jeszcze był Knight. Dobra, klepiemy ich tutaj ostro. Aha, no i podaję rozwiązanie zagadki z dźwigniami. No 4 dźwignie są chyba, nie? Bo 4 były, jeżeli się nie mylę. Tutaj jedna będzie w tym takim ślimakowatym przejściu, tam na końcu. Breastplate. Tutaj będzie też jedna. I tutaj będą 2, no nie? W lewym dolnym rogu tam. Najpierw przesuwamy tę dźwignię, ona nam otwiera to, tu przesuwamy drugą, otwiera nam to i tu przesuwamy 2, ona nam otwiera przejście do Diablo, czyli 4 dźwignie. To takie, myślę, dosyć proste było. No ale może ktoś się pomylił, może zapomniał, że tam były 2 na przykład. Powiedział jedna, że jest. Okay. Sergorasz? Tak, Sergorasz. Kojarzycie z Diablo 3 Sergorasza?
Ci, którzy nie grali w Diablo 1, to z Diablo 3 Sargorasza mogą kojarzyć. Oto i on. Taki zdrajca trochę, co? W ogóle... Czekajcie, wyciągnę go tutaj troszeczkę, żebyście go lepiej widzieli. Weźcie się mu przyjrzyjcie. Ten hełm, który on tutaj ma, przypomina ten hełm, nie? Te rodzaje hełmów. Miecz, który on ma, nie wiem, czy pamiętacie, jak miałem tę klasę miecza Bastard Sword. To jest właśnie ten mieczyk. Taki sam kształt ostrza i rękojeści. To jest właśnie ten Bastard Sword. To jest ten hełmik, który mamy. Trochę taki garnczkowy hełm przypomina z Diablo 2, tylko ten z Diablo 2 to taka uboga wersja takiego czegoś, nie? A jeżeli chodzi o tarczę, którą oni mają... Widzicie ją? Ej, bo on mnie zaraz tutaj zabije, nie? Taką czachę ma jakby. Też ma taki specyficzny kształt ta tarcza. Jest taka unikatowa wersja. Nie pamiętam, czy Small Shielda, czy Bucklera. Chyba Small Shield. Unikatowy. On ma taki wygląd. Właśnie jak wygląd tej tarczy, którą trzymają ci rycerze. Dobra, tego Lerch Axa weźmiemy. Okay. Rozpracujemy sobie adwokatów. O, jeden padł na hita, pewnie krytyk wszedł, co? Oj, dużo ich. Pancerz pancerzem, ale... Ale nie przesadzajmy. Staniemy sobie w rogu, będziemy walczyć z trzema naraz. Jest poziom. To co, bierzemy jeszcze żywotność? Już tak na Diablo, nie? Mała szansa na przełamanie obrażeń, żeby tam szybciej go zabijać. Niewiele by to zmieniło. A życia trochę więcej możemy sobie jeszcze wziąć. Nawet jakby wygenerowało to obrażenie, to... procentowo byśmy mniej obrażeń dostali, niż jeszcze dostajemy procentowo tego życia. No, samo odświeżenie dało, to tam osobna sprawa, ale... 248 hit pointsów. Tak to wychodzi. No, już więcej poziomów nie zdobędziemy. Kończymy z 25 levelem. Znaczy, chyba nie zdobędziemy. Nie, raczej nie. Dużo expa jest tutaj za tych wrogów, no ale tak dużo, to ich jeszcze tutaj nie będzie, żebyśmy poziom zdobyli. Ale chyba czasami się kończy z 26 levelem Diablo 1, czy nie? Wiem, że nie zawsze się kończyło z 25, tylko nie wiem, czy czasem się kończyło z 24, czy z 26. Coś takiego chyba było, ale mogę się mylić też. Znaczy zakładając, że się wszystko zabija, nie? Oczywiście, bo jak się nie wszystko zabija, to na pewno się skończy z niższym levelem. No tutaj jakbyśmy nie mieli resów, to trzeba by było sporo kombinować, uciekać, wyciągać ich. Nawet jak mamy resy na maksa, zobaczcie, jak szybko tymi fireballami mi potrafią zdrowie zjeżdżać. Też bez resów, to by jeszcze nas czasami tak wytrącali z równowagi, zadając spore obrażenia. Czyli zabierając spory procent tej kuli z życiem. Do miasta jeszcze na pewno zaraz się przejdziemy, zobaczymy tam do Wirta. Zobaczymy, czy Kowal nie dostał jakiegoś przedmiotu ciekawego, chociaż ulepszaliśmy te pancerze i tak dalej, no ale to nie znaczy, że coś fajnego się jeszcze nie może trafić. Ten w rogu. Ten też w rogu. Pierwsza dźwignia. Okej. Okay. Chyba żaden się nie wyteleportował gdzieś tam w tle, co? Znaczy w tło. Dobra, robimy prawy górny róg. Tu się otworzyło przejście do tego ślimaka, o którym mówiłem. Takie ślimakowate kształty przejścia. Tu też adwokaci będą gdzieś w rogach chyba, o właśnie, oni zawsze są.
No, gdzie się pojawi? Za winklem się gdzieś pojawił tu. O, dużo ich, lepiej się uleczę. No, zjeżdżają to zdrowie, dużo ich. Odporność na ogień bardzo wskazana. Nawet jeżeli nie mamy tego questu z Golden Elixirem, to jakąś tarczę, hełm, no cokolwiek u Griswolda wyhaczyć z odpornością na ogień. Obuch, mace. Lord Shield. Druga dźwignia z czterech. Cyk. Dużo kasy zaoszczędziliśmy. Fajnie by było, jakby w Diablo 1 było coś takiego, że kasę, którą udało wam się zaoszczędzić na koniec gry, to wypłacają wam w złotówkach w realu, nie? Zaoszczędziliście 100 tysięcy złota, dostajecie 100 tysięcy PLN-ów. Ale by wszyscy w Diablo grali, co? Ale inflacja by była jakaś, pewnie by musieli normalnie drukować kasę cały czas. Okej. No dobra. Tu nam się otworzyło, tu jeszcze będą dwie dźwignie. No, przydałoby się zajść po te miksturki jeszcze, co? Bo jednak tych fireballi to tam trochę będzie. Wszyscy? Dobra. To trzy, czyli robimy taki chyba ostatni powrót. A, chociaż mogę spróbować jeszcze tutaj coś zabić. A, jeszcze są. No tak, oni zawsze siedzieli w tych rogach tam. Już pamiętam. Chyba nie jestem w stanie wybić ich z tymi miksturami, które mam. Stanowczo za dużo ich tutaj. O. Za szybko to życie schodzi. Musieliby się do mnie wyteleportowywać, a raczej nie będą skłonni, żeby to robić. Dobra, czyli... idziemy do Tristram, zajdziemy do złodzieja. Ostatnie spojrzenie na to, co tam Griswold też ma. Może najpierw chodźmy do Wirta. I co, fajnie wam się to Diablo oglądało? Znaczy, no jeszcze się ogląda, nie? Diablo 1. No już chyba nie będzie więcej serii z Diablo 1 na moim kanale. Były trzy serie z tej podstawki Diablo, każdą klasą postaci. Był jakiś tam odcinek, tam z jakiegoś moda chyba robiłem kiedyś. Z tego HD moda robiłem, nawet streama. Co to za shield słaby? To chyba był taki już wcześniej. Może jakieś eliksiry jeszcze kupimy na koniec? Do siły by się przydały, nie? Może jakieś lekkie przełamanie by się zrobiło z obrażeniami, ale chyba nie. Weźmiemy pierścionek na Diablo. Full healingi kupię teraz. A, są eliksiry z siłą. Kupimy full healingów trochę. Chyba starczy, co?
mam nadzieję. 9 punktów do obrażeń, topór. Do Adri już chyba nie będziemy zachodzić. Chociaż nie, no może za... A nie, no nie, 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 nie musimy, bo mamy zwój portalu. Na wypadek, gdyby coś dziwnego się stało, gdybym musiał jednak do miasta się wracać. Też nie wiem, co by się musiało stać, no ale... W razie czego mamy jeszcze... Zwój... Odporności, hełmik tutaj, jakiś hełmik też... Z maksymalnym pancerzem wylosowało bazowym. Pancerzyk gwiezdny jakiś, no nic ciekawego. To co, reperujemy wszystko. Nie wiem, po co ja chodzę z tym pierścionkiem. Sobie coś chyba A nie, bo to... Bo, aha, no właśnie, dlatego, bo mamy amulet. Ja ciągle myślałem, że tu mamy pierścionek ten z życiem. No właśnie, dlatego chodzę z nim. Ja zostanę przy tym naszym. Będzie dobrze, mamy dużo zdrowia. Tylko tak, czy będzie coś jeszcze z siły? Jest obrażenie! Yeah! Jest obrażenie na sam koniec. Diablo, taki facepalm, mówi, no nie, no wylosowało. Znaczy, doszło mu to obrażenie na mnie jeszcze. Cóż za nieszczęście. Znaczy tak, no mogę jeszcze na upartego... jeżeli bym kupił tanie to... No właśnie, to się pojawiają nowe przedmioty na miejscu tych starych, no ale co, no to jest słabe. Jeżeli... A, nie na miejscu, tak? Mogę to sprzedać z powrotem. Jeżeli kupię to, jest dosyć tanie. Się pojawiło, co to się pojawiło, tak? Tutaj jakieś za 3000, znowu nie mam miejsca. Sprzedajmy to. Za 3000 mogę sprzedać. Plate jakiś z magią. Tu już są drogie, za 77 tysięcy w ogóle ten mail. No nie, no dobra, nie będę kombinował. Nie, żeby ta kasa była jakoś potrzebna, bo to już końcówka, ale... Ale przecież mają nam wypłacić to, co zaoszczędziliśmy, nie? W złotówkach, także... Także niech to tak będzie, jak jest. Dobra, bierzemy zwój portalu. Jakby co, jeszcze jakaś identyfikacja jest. Jeżeli nam wypadnie coś potencjalnie ciekawego w terenie, to na poczekaniu sprawdzimy. Idziemy. Tego załatwimy. Dla zasady jeszcze kasę podnoszę. Zaraz się okaże, że mogłem ich jednak wszystkich wybić bez wracania do miasta, bo miałem full życie. Jeszcze mikstury nie użyłem, nie? Chyba, że będę szedł tak pod te fireballe tutaj prosto. No dobra, sobie łyknę. I co? Wszystko chyba nie. Tu jeszcze jakiś się uchował. Dobra. Oto trzecia dźwignia. I czwarta dźwignia tutaj na górze. Otworzyło się. Otworzyła się komnata grobowa Diablo. Czy może nie grobowa, bo go tam nie będziemy zabijać w środku. Wyciągniemy go sobie. Pomalutku. Rycerzyki idą. O, jest ten Black Knight, patrzcie. Wyszedł. To jest właśnie pierwszy rodzaj, tu drugi rodzaj. Trzeci to jest Diablo, czwarty Advocate. Jeden Black Knight jest. Flash. O, a oto i Advocate. Teleportował się gdzieś. Tu już się pojawi Diablo chyba. Idzie? Jeszcze nie? Się zdawało, że on już wychodził, jak się tutaj tak... wystawiało nos. Dobra, w takim razie cyk, idzie. Idzie?
Ej no, a może go tam nie ma? Ej no, na multi zawsze wychodził już. A wiem czemu! Wiecie czemu, nie? Zagadka, ale nie, to już taka bez punktów. A może z punktem? A niech będzie, jak ktoś wie czemu, to dostanie punkt jeszcze. Czyli w sumie 18 punktów można zdobyć. Proszę bardzo. I podaję odpowiedź, dlatego że mamy ten hełm ze zmniejszonym promieniem światła, nie? Czyli spadł jakby ten zasięg, z którego ściągamy te potworki. Taka sytuacja. Cyk, dobra, idzie. No, apokalipsa. Stąd sobie wezmę. Najlepiej stanąć pod ścianką, nie? Żeby nas nie odpychał, o to chodzi, nie? Czyli... Nie, powiedziałem 16? 18 w sumie zagadek, tak? No bo 16 poziomów na poziom zagadka, jeszcze była jedna dodatkowa, druga dodatkowa. W sumie 18 punktów mogliście dostać. A nie 16. No tak wyszło. O, no to tyle, jeżeli chodzi o Diablo. Te filmiki to już znamy wszystkie, te zakończenia z poprzednich serii. Ale dobra, zobaczmy sobie tę końcówkę. Mam nadzieję, że ona się nagra. Bo to wiecie, te stare tryby filmowe różne z gier, te cutscenki, one czasami nie są przechwytywane. No ale powinno być dobrze. Na podglądzie widzę, że się nagrywa, więc... Taka dziura w głowie, nie? Odsunę się, żeby mi nie wbił czas czasami. The Soul Stone burns with hellfire. Czyli tutaj kończymy naszą serię z Diablo, ostatnią, znaczy z Diablo 1. Czekamy na serię z Diablo 2, ale to jeszcze nie za szybko. Jeszcze mi się nie chce grać w Diablo 2, jeszcze będzie masa innych serii przed Diablo 2. Ale jeżeli chodzi o tę serię, to oficjalnie uznaję ją za zakończoną. Trzymajcie się, na razie.